Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Doświadczenie zbawienia. Doświadczenie usprawiedliwienia wprowadza w życie wierzącego duchową rzeczywistość, która sprawia, że ta osoba zaczyna się zmieniać. Usprawiedliwienie oznacza przebaczanie grzechów, uwolnienie go od zarzutów z powodu grzechu i uznanie za sprawiedliwego oraz obdarzenie go darem nowego życia. Podstawą tego nowego doświadczenia jest rzeczywistość, w której bez względu na naszą przeszłość, bez względu na nasze grzechy oraz bez względu na to, jak winni i źli byliśmy, możemy otrzymać przebaczenie i stanąć przed Bogiem oczyszczeni. Pomyśl, co to oznacza. Śmierć Chrystusa zakrywa wszystkie grzechy, nawet te najgorsze. Niezależnie od tego, jak bardzo twoje serce cię potępia, gdy poddajesz się Jezusowi wierze i przyjmujesz Jego doskonałe życie zamiast twoich splugawionych szat. W tej samej chwili zostajesz okryty Jego sprawiedliwością. Jego doskonałe życie zostaje ci przypisane tak, jakby było twoje. Czy może istnieć większy i cenniejszy dar dla grzesznika? Pojawia się pytanie. Jak coś takiego mogłoby spotkać człowieka i nie zmienić go radykalnie? Ta zmiana nazwana nowonarodzeniem jest częścią doświadczenia zbawienia. Przeczytaj wersety wskazane w powyższych akapitach i podsumuj, czego uczą one o usprawiedliwieniu oraz o sposobie, w jaki doświadczamy go osobiście. Doświadczenie przebaczenia kładzie kres lękowi grzesznika przed gniewem Bożym i usuwa bariery na drodze do pojednania i wspólnoty między nim a człowiekiem. Dla grzesznika zaczyna się nowe życie. Zostaje on obdarzony przywilejem życia w więzi z Chrystusem pod kierunkiem Ducha Świętego. Skrucha jest niezbędna dla doświadczenia, przebaczenia i usprawiedliwienia, a towarzyszą jej wyznanie grzechów i chrzest. To pomaga wyjaśnić fakt, iż mimo powszechnej dostępności przebaczenia, nie wszyscy je przyjmują. Jaka byłaby twoja sytuacja, gdybyś nie mógł polegać w każdej chwili swego życia na obietnicy, iż akceptacja twojej osoby przez Boga jest oparta na tym, co Jezus uczynił dla ciebie, a nie na tobie i twoich dokonaniach czy zachowywaniu prawa? Dziękuję bardzo.